jesteś osobą, która słynie przede wszystkim z tego, że miałaś historię obciągania w pociągu. Owszem. W kiblu. Tak. W TLK. No i co? Ja tam się boję wejść w butach, a dopiero klęknąć. Jaska, ja byłam tak pijana jak odrzutowiec mały. Ja w ogóle, ja mogłabym to zrobić nawet kurwa na peronie wtedy. Bo jak, ja byłam po... To było tak, że my pojechaliśmy z Charlotte na Marsz Równości w Szczecinie. Tak. I razem z nami pojechali chyba czterech jej kolegów konduktorów. Więc oczywiście znajomości, więc mieliśmy cały wagon dla siebie, wyjebane, no wszyscy się najebaliśmy, ale... no ja jak wypiłam bardzo dużo, bo i całą czystą przywieźli z softami, no to więc się nawaliłam jak szpadel i po prostu... No, i musiałaś pójść obciągnąć. Tak, bo byłam nagrzana jak pies jednocześnie. Więc... a to oczywiście też nie było tak, że ja wziąłam pierwszego lepszego, ja wcześniej... Jak... Drugiego lepszego. Znaczy wcześniej, znaczy chciałabym to nazwać jakby small talkiem, ale w moim przypadku to był small bełkot, więc jakby... No ale podziałało, podziałało. I nie żałujesz? Absolutnie nie. Niczego nie żałuję, no, bardzo kurwa, dobrze. No kurwa, co postawiam to moje, więc jakby... Bardzo dobrze. No, jakby, nigdy się... Ja powiedziałam sobie jedno, ja mogę... ja gardzę wszelkim shamingiem, fat shamingiem, czymkolwiek shamingiem. Latina, jak to oglądasz, to ty wiesz doskonale. Slut shamingiem gardzę jak tylko kurwa. I pociąg shamingiem. Nie, pociągi uwielbiam.